Na Suwalszczyźnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra nadal. Dziś w Podsuwalskim Płocicznie odbyła się kolejna impreza sportowa połączona ze zbiórką pieniędzy. Po tym jak wczoraj w Suwałkach kwestowali siatkarze Ślepska, dziś na siatkarski parkiet wyszli gminni radni i urzędnicy. Drużyna gminy Suwałki zmierzyła się z uczennicami gimnazjum w Płocicznie, mówi Zbigniew Mackiewicz, sekretarz Urzędu Gminy Suwałki. Postanowiliśmy zagrać tutaj jako urzędnicy Urzędu Gminy, jako radni kontra uczniowie zespołu szkół w Płocicznie. Taka inicjatywa powstała wśród właśnie tych wymienionych osób ogólnie i chcemy dzisiaj właśnie zagrać, tutaj pokazać się. Przy okazji kwestujemy do puszek. Przy wejściu, jak można zauważyć, są puszki. Bez rzucenia pieniążka nikt na dobrą sprawę tutaj nie wejdzie. No i najważniejsza jest tak naprawdę inicjatywa, piękna inicjatywa, którą tutaj podjęliśmy dzisiaj. Wynik spotkania był sprawą drugoplanową. Najważniejsza była zbiórka na rzecz chorych dzieci. Każdy, kto chciał obejrzeć mecz, wrzucał do puszki woźpu pieniądze. W zamian mógł obejrzeć świetne spotkanie, wspaniały doping kibiców i poświęcenie zawodników. Chociaż urzędnicy grali z wielkim zaangażowaniem, młodość wygrywała z doświadczeniem, co już po pierwszym secie przyznał Dariusz Saweljew z Urzędu Gminy Suwałki. Nic się nie stało! Nic się nie stało! Zagrywka momentami zaskakuje, ale jakoś dajemy sobie radę. Nie jest jeszcze najgorzej. Super się gra. Ważne, że młodzież naprawdę stanowi naprawdę taki monolit, jeżeli chodzi o drużynę i gra bardzo fajnie. Wynik jest taki, jak tam był na tablicy napisany, ale myślę, że drugi będzie lepiej i po prostu przynajmniej dorównamy jako tako dla drużyny młodszych. Mamy trochę przewagi, ale młodość jest fajna i młodość wszystko pokazuje, że lepiej być młodym niż doświadczonym.